jedną z najbardziej fascynujących dróg może być droga do samego siebie. Kim byłem, kim jestem, czy będę? Jarek Wajk i Anna Gołaszewska. Podcast Rozmowy w drodze. Sezon pierwszy. Jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką? Pierwszy zespół. Był taki epizod z grupą Collage, rok progresywny. Fascynacja z zespołami King Crimson, Genesis, Pink Floyd. Trochę nie po drodze, jeśli chodzi o mnie, ponieważ nie miałem tam autorskiego wkładu. Autor tekstów żył innym życiem, miał inne podwórko, inne książki przeczytane, inne zdarzenia towarzyszyły mu na jego drodze i ciężko mi się było w tym odnaleźć. To jest niesamowicie interesująca dla mnie rzecz. Znaleźć tekst taki z zewnątrz, który rzeczywiście dobrze by położył się w moim sercu i w mojej głowie, jest niezwykle dla mnie ciężko, dlatego bardzo rzadko sięgam po cudze utwory, covery. To nie jest po prostu moja droga. Tam właśnie to było powodem, dla którego z zespołem Collage nie zrobiłem nic ponad zaśpiewanie kilku koncertów i opuszczałem ten zespół na progu nagrania płyty i jakiegoś takiego koncertowania już powiedzmy w takiej profesjonalnej przestrzeni. Podobnie było z ragowym dubem, gdzie też przez znajomość z muzykami z dubu Andrzej Zęczewski to był mój kolega z liceum, ale też z boiska, bo to też był piłkarz. Z klubu po drugiej stronie ulicy. Grałem w Agrykoli, Andrzej w Legii. I Piotrek Strojnowski, wokalista dubu, który jest bratem mojego kolegi z klasy. Tak znalazłem się w sali prób zespołu dub i też w pewnym momencie miałem takie wrażenie, że jednak jest to nie moje miejsce. Tam już było dwóch twórców, zresztą były na tym tle pewne tarcia i wyszedłem stamtąd też praktycznie przed takim momentem, kiedy dub zrealizował nagrania, zainteresował się zespołem Telewizor i dub ruszył w taką muzyczną, zawodową przygodę. Działałem w warszawskiej Stodole, tam poznawałem ludzi, muzyków, grałem próby właśnie, między innymi z Collage. To była taka sala z numerem 06, między innymi miejsce pracy grupy Perfect. Grał tam też oddział zamknięty, już nie w pierwszym składzie, ale w jednym z kolejnych składów. Grało też tam Madame w innym pomieszczeniu. To dla tych, którzy nie znają w ogóle tych nazw zespołów, nie kojarzą, to mogę przybliżyć, że w Madame śpiewał Robert Gawliński, później współtwórca grupy Wilki, też jakieś solowe projekty robił. Gitarzystą Madame był Robert Sadowski i Robert zaprosił mnie do rozmowy o muzyce i do wspólnego grania. I to była niezwykła dla mnie muzyczna przygoda. Początkowo Robert szukał zastępcy Gawlińskiego do Madame, ale kiedy spotkaliśmy się, zaczęliśmy szukać wspólnych dźwięków, uznaliśmy, że to nie jest czas na Madame, tylko to jest czas na nowy zespół. I dobraliśmy sekcję z zespołu, który miał wówczas popularność w takim nurcie zimnej fali 1984. I to było niesamowite spotkanie warszawsko-rzeszowskie. Pojechaliśmy do Rzeszowa z Robertem i tam pracowaliśmy nad robieniem materiału i w rzeszowskim studiu RSC rejestrowaliśmy materiał zespołu, który nazywał się The Lizard's Day, Dzień Jaszczurek. To był czas moich muzycznych poszukiwań i poszukiwań w ogóle takiej życiowej przestrzeni. Czytaliśmy Dzień Don Juana, Castanedy, książka, która była dostępna wyłącznie w odcinkach w bodajże kwartalniku Literatura. Zafascynowani badaniem takich przestrzeni poza świadomością, z użyciem różnych środków, zaczęliśmy praktykować te rzeczy. Dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, to było zwiedzanie sztucznego raju i odchodzenie od siebie, chociaż byłem wtedy przekonany, że właśnie jestem sobą. Nagraliśmy materiał, zagraliśmy kilka koncertów i zespół też nie przetrwał. A
chciałam się już wcześniej ciebie zapytać, a grałeś covery, tak? Bo to nie, nie grałem. Nie graliście covery, graliście swoje własne utwory. Tak, tak. Jedyne właśnie cudze pieśni, które wziąłem sobie w drogę, to były pieśni Stanisława Grzesiuka i granie tych piosenek gdzieś na parkowych ławkach na Mokotowie w mojej dzielnicy ratowało mi być może nawet życie, bo to były czasy gitowców i piękno duchy czytające poezję, śpiewające piosenki i jeszcze długowłose były narażone na atak. A zespół się rozpadł? To dość złożona sprawa. Robert Sadowski, gitarzysta, stwierdził, że nie pasuje mu ten prowincjonalny, rzeszowski jakiś cień. Ja czułem się w Rzeszowie fantastycznie. To poznałem wspaniałych ludzi. Było mi tam po prostu bezpiecznie i dobrze, a Robertowi nie. On był silniejszy w tym duecie, jeśli chodzi o forsowanie swojego zdania. Właśnie taka też myśl przychodzi mi do głowy, że często w takich relacjach człowiek-człowiek zapomniany jest sens i celem nie jest znalezienie czegoś, co jest najlepsze, tylko główny cel to jest przeforsowanie swojego zdania. To bardzo ciężko wyłączyć to swoje ego, tą chęć dominacji. Dzisiaj w zespole nie popełniamy tego błędu. Nie forsujemy na siłę po prostu swojego zdania na temat dźwięku, sekwencji, akordów, czegokolwiek. Kładziemy na stół taką myśl, że to, co uzgodnimy, ma być najlepsze dla muzyki. Nie dla ciebie czy dla mnie. Jeśli chodzi o ten zespół z Robertem Sadowskim, nie było tej dojrzałości, nie było tej mądrości, tylko było to przepychanie, forsowanie swojego zdania. Bez względu na to, tak, bez względu na to, czy to służyło muzyce, czy nie, miało wyjść na moje. I on był silniejszy w tym. On był w tym silniejszy. Okay. Za jego sugestią zrezygnowaliśmy ze współpracy z tymi muzykami rzeszowskimi i zaczęliśmy grać z sekcją w Warszawie. Świetną sekcją, ale w naszej sali pojawiła się heroina. I nie wszedłem w to. Cena była taka, że byłem jakby poza zespołem, z automatu. The Lizard's Day to zespół, który dał takie podwaliny kilku ciekawym muzycznym projektom, zespołom. Hawk, Kobong. Kiedy słuchałem płyt grupy Kobong, mocne, riffowe, ciężkie granie, to słyszałem echa jaszczurek, a dzisiaj też pewne rzeczy z tamtego czasu, to jest ciekawe. Mam wrażenie, że słychać w kompozycjach, które realizuję z Wajkiem. To był początek, to był burzliwy początek. A czemu w ogóle u ciebie, w sensie w momencie, kiedy wszyscy byli heroina tak, to ty byłeś heroina nie? Wiedziałem, z czym to jest związane i kiedy w zasięgu ręki pojawił się właśnie taki problem, bo ja od razu jakby miałem świadomość tego, że oto w naszej sali prób, w naszym zespole pojawił się problem. Ani nie byłem tego ciekaw, byłem po prostu na nie, zdecydowanie na nie. Anthony Robbins, amerykański mówca motywacyjny, on nigdy nie zażywał i jego ojciec piwkował. No i on jak miał te 16, 17 czy 15 lat, on też bardzo zaczęło być te piwo w lodówce dla niego takie ten i on powiedział, że on chce tak jak tatuś. To mama dała mu od razu 6. Z czego już po dwóch on bardzo nie chciał, a ona powiedziała, nie, pij jak tatuś. I wyżygał wszystko i nigdy go potem nie ciągnęło do alkoholu z powodu takiego silnego i drastycznego wstrząsu przeżycia. Bywa tak, to jest jakby taki obraz tak zwanej terapii awersyjnej. To była kiedyś jedyna możliwa forma terapii, żeby właśnie poprzez leki podane osobom uzależnionym w zetknięciu z substancją taką jak alkohol, z narkotykiem takim jak alkohol,
nawet zapach wywołał torsję, czy obrzydzenie do tego. No to on właśnie o tym. Tak, natomiast mogę powiedzieć od siebie, że to może zadziałać, ale nie musi. Bo to w ogóle nie chodzi o to, czy ktoś sięgnie po heroinę, czy po alkohol, czy jakiś inny narkotyk, bo rzecz nie w tym, po co się sięga, tylko z jakiego powodu człowiek próbuje uciec od samego siebie. Na TEDxie była taki o eksperymencie na szczurach. I były tak, szczur w klatce, który miał wodę, a w wodzie miał jakąś substancję, może heroinę, albo jakąś inną. I jest zamknięty sam w tej klatce. Sam. I jedyne co ma, to tą heroinę. No i taki osamotniony szczur lubił się tak upodlić. Ale za to, jak szczury miały w klatce i serek, i jedzenie, i przyjaciół, inne szczurki, i całe to środowisko wokół nich było takie fajne i bezpieczne, to one, mając do wyboru wodę, albo wodę z heroinką, albo serek, wolały serek i wodę. I w ogóle nie potrzebowały heroinki. To my w tym jakby, w tym własnym uczuciu tego, co mamy wokół siebie i tego naszego właśnie tego poczucia własnej wartości i własnych potrzeb i tego ja, nie zastąpionego nakładaniem masek albo, nie wiem, żeby to jakoś siebie zatopić, nie potrzebujemy używek. I że jest to świadomy wybór. Tak jak szczura. Spinając tą rzecz, śmiało mogę powiedzieć, że tam, gdzie jest miłość i kiedy jesteśmy zatopieni właśnie w miłości, a nie ma czegoś takiego jak namiastka miłości, prawie miłość, czy miłość większa czy mniejsza. Miłość albo jest, albo jej nie ma. Jeśli jest, to jest to tak cudowne, jest tak bezpiecznie, jest tak ciepło, że w naturalny sposób jest nie i tama dla wszystkiego, co mogłoby to zakłócić. Chcę być w tym obecny, chcę wszystkimi zmysłami po prostu być zanurzony w tym. I cokolwiek mogłoby przytępić ten czysty, pełny odbiór, budzi mój opór i moje nie. I wybieram miłość. Myślę, że wyjście wtedy z sali The Lizard's Day to właśnie było wybranie drogi do miłości. O czym to było? Jakie myśli mam teraz w głowie? Namiastka miłości. Prawie miłość. Miłość większa, mniejsza. Miłość jest, albo nie ma jej wcale. Może to o tobie.